Cześć, witajcie z tej strony, Kasmy, chciałbym powitać w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj, tak znowu jak zwykle, gram sobie w Minecraft Survival i dzisiaj, tak, zbudowałem troszeczkę więcej, dodałem coś takiego i coś takiego, więc co, moi drodzy, ten pokój już mamy odhaczony, i tak, zrobiłem tutaj takie cztery bikony, tak, zabiłem jeszcze jednego widera. Nie było zbyt łatwo, ale okej. Zrobiłem tutaj takie, jakby to powiedzieć, taką halę. Tutaj mamy... Cześć. Tutaj mamy mnóstwo villagerów. Siema, tylko oni są dopiero na pierwszym poziomie, więc chodzi mi propos z tymi emeraldami, więc troszeczkę do dupy. To. Co to jest? Uzupełniałem to wszystko tutaj, jakby to powiedzieć, no nie wiedziałem, co ja mam tu zrobić, co nie? A więc mówię, potrzebne mi paliwo do piecy. No to może, nie wiem. Co mógłbym zrobić? A, wiem. Może automatyczną dywaniarkę. Jak sami dobrze widzicie, kopiują mi się dywany. Oczywiście one tam są. I dzisiaj chyba zostawimy tą maszynę tutaj i później zobaczymy, bo dzisiaj właśnie zajmujemy się kuchnią, co bardzo nam się to przyda. Więc pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka. A, jeszcze farmy zrobiliśmy. Tutaj zrobiłem farmę, będziemy musieli to teraz zapełnić i to. Tak skromnie na początek. Jak ty się tam pojawi... Nie. O nie, nie, nie. Nie. Jestem ciekawy, czy on otrzymał łuk? On nie otrzymał łuk? A ty jak się... czasami mnie wkurzają te moby. Dwa, trzy i giniesz. O, patyki. Siema. 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 Będziemy musieli zrobić... Nie, no dobra, muszę na chwilę sobie dać pokojowy, bo nie wytrzymam zaraz. To, co to jest? Już wam mówię. Gdzie moja zapalniczka, to po pierwsze. Gdzie moja zapalniczka? O, piec. Gdzie moja zapalniczka? Bo zrobiłem taki portal, jakby to powiedzieć. Taki po prostu, taki portalowy portal. I potrzebuję moją zapalarę, która jest tu. A to nie wiem, tam gdzieś tutaj. Dobra, propos mob grindera, to nie wiem, czy w ogóle jeszcze będę go zostać, czy jeszcze będę z niego korzystać, czy nie, nie wiem. Dobra. Więc dzisiaj jest otwarty jeszcze portal. Wait. Dywanów chyba nie będziemy potrzebować. Co ja potrzebuję? A, kuchnia. Nie. Tu jest kuchnia. Tylko kuchnia w sumie... To będzie taka kuchnia, taka zwykła kuchnia. Tylko taka ulepszona oczywiście, z jakimiś dodatkami itp. Coś tego typu. O, jest! Tylko ja bym chyba tutaj, nie wiem, dał chyba kwarcowe... Albo drewniane. A co tam, dawaj drewniane. Drewniane. O. Takie dwa cośki. No. Nie tak, wait, bo jestem dzisiaj tak troszeczkę rozkojarzony i trochę bardzo nawet. Nie chciałbym drewnianych półek. Chciałbym chyba albo takie, albo kwarcowe. I chyba bardziej bym się polecił na te. Więc bierzemy to. Jakby ktoś nie wiedział, jak z tego się korzysta, to teraz macie poradnik. Bierzecie ile chcecie tego. No i po prostu wtedy bierzecie. I zobaczcie, już mam cztery te ceglane kamienne płyty. Damy to tak. No i starczy. No i reszta kuchni to... Wiecie, dobra. Jeszcze zróbmy tak, że dodamy jeszcze tutaj takie coś i takie coś. Weźmiemy to jako taką, jakby to powiedzieć, półeczkę. Pyk. Pyk. No i chyba takie coś i tyle. A, jeszcze zlew. Zlew, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, umywalka. Nie, umywalka to chyba jest w łazience. Kurde, już sam nie wiem, tu jest. O właśnie. Jakbyście się pytali, jak zrobić. Jakbyście się pytali, jak zrobić nieskończone źródełko wody. Nie lawy, tylko wody, bo lawy to nie wiem, czy działa. Tu jest. Robicie coś takiego. Kurde, jakbym mógł to pokazać. O, robię tak. To dam tutaj, wezmę jedno i zrobimy coś takiego.
Wykopujecie i to jest taki, no wiecie, po prostu wam chcę to pokazać. Robicie tutaj taki rów troszeczkę, taki no. I tak, bierzecie jedną wodę, dajecie tutaj, bierzecie drugą wodę i dajecie tutaj. Nie tu, nie tu, nie tu, tutaj. I zobaczcie, mogę brać, korzystać cały czas, tylko to mi się zbugowało coś. Halo. O, widzicie, jest w non-stop nieskończoność. No i taki poradniczek, jak zrobić nieskończone źródełko wody. Ale dobra, nieważne. Gdzie my jesteśmy? Bo jestem dzisiaj troszeczkę rozkojarzony, tak jak mówiłem, bo no, nagrywam to o godzinie 8. Więc brawo ja, tutaj. Pyk, pyk, pyk. O. Dobra, chyba tyle w sumie, co nie? No, reszta to po nic tutaj nie będzie. Nie, może zróbmy jakikolwiek, dajmy dekoracji, nie wiem, jakiś stół albo cokolwiek tego typu. Bo w sumie, no. Chwileczka. Jak mam zrobić stół? Zróbmy może z dywanu. Najlepiej czerwonego dnia, dobra, nie. No to w sumie dywan mógłby być. Najlepiej, dobra, dajmy czerwony, mamy jego bardzo dużo. Tylko jak to. Ja to lepiej włączę i lepiej pójdę po skrzynkę. Lepiej pójdę po skrzynkę, bo tak trochę średnio. Wezmę to. Tak wezmę. Powiem tak. Jak mogło w takim czasie się tyle nazbierać tego, to ja się dziwię. Ile tego jest? What the fuck? Dobra. Weźmiemy tyle. Więcej nam nie potrzeba. I czy coś jeszcze poza tym? Tak. To. O, taki malutki stołek. Czyli stół. Jeszcze potrzebuję tak zrobić. O, nici to mi się też przy okazji przydadzą, bo one się przydadzą do pewnej rzeczy, a mianowicie do tego stołu. Dajmy tak i dajmy tak. Okej. Okay. Nić, 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 nić. I więcej nie ma nici. Dobra. Wiem, czerwony stół dziwnie to wygląda, ale to jest chyba jedyny dywan, który ja przy okazji tutaj teraz mam. Nie? Mógłbym jeszcze tak zrobić, ale nie będę chyba. To brzydko wygląda. Właśnie obrazy. Nie wiem, chyba ja lubię takie obrazy w Minecraft'cie. Po prostu lubię obrazy. Nie wiem czemu. Jeszcze może gdzieś tutaj dajmy jeden. O, taka sala galerii czegoś. Dobra. Po co ja tu jeszcze przyszedłem? Ja tu przyszedłem. A, po nici. Nić, 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 nić. I czy jest nić, czy nie ma nici chyba. O, była. Dwa. Cztery. Dobra. Starczy sześć. Dobra. Dzisiejszy odcinek chyba będzie, nie wiem, czy aż taki krótki, czy aż taki długi, bo w sumie na razie jest 9 minut, co się bardzo dziwię, że aż tak wolno to idzie. No nie gadaj. No nie, no nie, no nie, no nie. Jeszcze dwa. Włączę na chwilę, na normalne. Znajdę jakiegoś pająka i po sprawie. No. Zrobiłem taki beacon, że będzie tam do samego końca. Właśnie. To wy na to, że na specjal mam na 100 subskrypcji wymyśliłem. Mianowicie. Polecimy Elytrom, po prostu polecimy Elytrom, duży fajerwerk, na samą górę, aż po sam czubek tego czegoś, bo to tam, chwileczka. Graficzne, tam tak. O nie, lag. Lag, lag, lag. Nie no, no chyba się tam nie kończy, co nie? Dobra, po prostu kiedyś tam pójdziemy i zobaczymy. Ale na chwilę obecną jeszcze musimy zrobić schody, które tam zacząłem, ale jeszcze ich nie skończyłem, więc... Szybko robimy schody. Nawet z 24, nie więcej. Chociaż powinno być 30, powinno być, ale tu już jest zrobione. Dobra. Okej, czy. Tak, chyba będę niszczył to szkło tutaj, bo ono mi nie będzie kompletnie potrzebne i będzie tylko zawadzać trochę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk i pyk.
Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I jeszcze nawet zostało, haha. Nie gadaj. Tu miały być dwa bloki. No to spoko, wszystko od początku. Damy to tak. Musi być idealnie. Ja żartuję sobie. Nie jestem aż taki, ale no. Skoro już tam było, że na dwa bloki ta szerokość tutaj, chodzi mi o to te bloki, no to lepiej jednak, żebym tu też zrobił, żeby było trochę lepiej. Bo tutaj może bym zrobił troszeczkę. Nie, chyba dwa starczą, co nie? Chyba dwa starczą. Tak. Raz, tak. Tak. To jest tak, 5, jest 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i to będzie się tak ciągnęło cały czas w dół, więc tutaj chyba nie wiem, czy jest cokolwiek interesującego. Więc no, możecie w tym czasie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i. I się pomyliłem. Ech. Dobra, bierzemy. Tak. No i w sumie to chyba będzie zaraz tyle. Kurde, dopiero 12 minuta. Trochę zabawne. Zawsze jak nagrywałem odcinki, to były troszeczkę dłuższe. Troszeczkę bardzo dłuższe, nawet bym powiedział. Ale no cóż, na to poradzić. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Teraz tak, czy ja to też tam chyba robiłem? Też tak chyba robiłem, co nie? Chyba też tak robiłem. Pyk. 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 No i nie mam. I znowu tego nie mam. Dobra. Kurde, myślałem, że to zamortyzuje upadek, ale nie. Idziemy po to. Nie pytaj się, dlaczego tutaj nazwałem broń. Myślałem, że nam się skończyło. Ten tego. Dobra. Nagrywać się nagrywa, bo miałem dzisiaj taki trochę dziwny przypadek, jak nagrywałem. Tak. Nagrywam sobie. No to zaczynam, no to hej, cześć, witajcie, z tej strony Koksma i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nagle patrzę. Po jakichś 5 minutach nagrania patrzę sobie, bo jak jest, ja nagrywam obrazem i mam drugi monitor, i jak jest ten drugi monitor, teraz nie widzicie mojej myszki, to jest taki, jakby to powiedzieć, taki pasek, który pokazuje dźwięk, jaki jest moc, tam ile decybeli. No ja mam ustawione teraz, że idę z minus 25 decybelami. Super, co nie? Tak troszeczkę dziwnie, ale okej. I jakby to powiedzieć, no tak, minus 25, około coś tego typu. No i jakby to powiedzieć, w ogóle ten pasek mi nie działał, dlatego że tam jest też poniżej suwak, który pokazuje, jak chcę, żeby było głośno, że mogę w ogóle wyciszyć i mogę dać się na maksa. I właśnie zrobiłem się coś takiego, że wchodzę po prostu sobie na ten świat, nagrywam, nagle patrzę, a tu. Dupa, po prostu dupa, bo wzięło i mi się nie nagrało po prostu. Więc powiem wam, że super. I też tutaj będziemy robić, chyba w sumie może byśmy coś zrobili. Nie wiem, jakiś, nie wiem. Mam pomysł. Mam idealny pomysł. Tylko muszę pójść po ten tego. Tak, bardzo lubię przedziurawiać naszą bazę. Bardzo lubię, dobra. Biorę, jest crafting, tam jest crafting. Biorę to, biorę to, biorę to. Bo to ma dwa wejścia. O, cześć, Creeper! Co tam słychać, gościu? Co tam słychać? Dobra. Ty szkielet tam zostań. Muszę coś zjeść. A w sumie mam jedzenie tutaj, co nie? A ty szkielet, weź się od. Nie gadajcie. Czy to właśnie blokuje? No strzel. Nie, myślałem, że to blokuje. Ale że obraz mi zabrał. O ja cię. No to mnie teraz szkielet wkurzyło się. Dobra. Jeszcze to tak i idzie. Szkielet, czy ty możesz się ode mnie odczepić? Co? 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 Dziękuję. Nie zapalniczkę. Nie. Dobra, dziękuję. Tam. Idę, bo muszę coś tam dać tej tablicy, chociaż i tak każdy będzie o tym wiedział, ale i tak to zostawię, bo. Prawdopodobnie dam wam kiedyś zapis save'a tego świata. Koks. Koksu. Źle. Tu był. No. I teraz tak może dostać. Pyk i pyk. Dobra.
To tak, to zostawiam tak jak jest, a to szkło muszę niestety rozwalić. I nie chcę silk touchem, bo to i tak mi się nie opłaca, bo i tak mam dużą stertę tego wszystkiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo szkoda mi troszeczkę kilofa i tego drugiego kilofa też. Raz, dwa, trzy. A tą tabliczkę przypadkiem nie zepsuje? Nie, w sumie nie, chyba nie, bo jak się na przykład robi jakieś mapy, no to tam na przykład czegoś takiego nie było. Dobra. Robimy tutaj to zamknięcie. No i chyba to zaczynamy to niszczyć, bo w sumie. Tylko. Czy ja mogę? O, pyk. Pyk. I chyba w sumie na końcówce tej budowy chyba zakończymy odcineczek, więc co? Szczerze, jakby to powiedzieć, to jest chyba, jak dobrze pamiętam, to jest chyba już trzecia część budowy przeprowadzki mapy Minecraft Survival sezonu drugiego. A właśnie, a propos sezonu. Tak, po zbudowaniu tej bazy będzie sezon trzeci. Uznałem tak, żeby nie było spokojnie, nie tworzymy nowego świata od nowa, za ciemno tutaj. Muszę wyjść, muszę. Więc tak. Na tym chyba skończymy dzisiejszy odcinek, więc dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.